Oglądacie GSP z Dziecią 2023. Witam was na evencie znowu. Znaczy, no już witam was. No, na pewno ktokolwiek robi pierwszego rana dzisiaj już was dobrze przywitał. Ale jeżeli dołączyliście już teraz, to jest to polski event speedrunningowy, w którym zbieramy pieniądze na akcję charytatywną. Zachęcam was do donacji, bo nie dość, że jesteście w stanie wpływać na to, co faktycznie dzieje się na evencie poprzez różne licytacje albo jakieś bidwary i tym podobne, to jeszcze kwalifikuje was do potencjalnego otrzymania nagród. Tutaj widziałem na czacie jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale no to nieistotne. Ktoś się pytał, kiedy będzie Gothic Block. No owszem, bo na GSP się pojawiał się stosunkowo często i wiecie, jest na to rozwiązanie. Możecie sobie zrobić taki sami. Mianowicie, możecie sobie zrobić taki sami. Mam tutaj przygotowane 3 nagrody. O, spójrzcie na to, patrzcie. Gothic, Complete Collection. 1, tak? Okej, ktoś z was może to dostać, może przyjechać na GSPS. Dobra, super. Tak więc potencjalnie jest 1, nie? Ale zobaczcie, jest jeszcze drugi. Co nie? Taki sam, dokładnie taki sam. Complete Collection. No i możecie, wiecie, później przyjechać na GSPS, zrobić Gothic Block. Polecam, to jest taki pomysł. Później patrzcie na to. Trzeci. O, można jeden z tych trzech wygrać. Jacie, normalnie 3 osoby mogą zrobić ten Gothic Block, tak? Więc no myślę, że trzeba po prostu wziąć sprawę w swoje ręce. Jeżeli ktoś z was chce zobaczyć Gothic Block, no to jest tylko jedno rozwiązanie. No po prostu spróbować zdonatować, to jest w tierze pierwszym za 10 zł. Zakwalifikujecie się potencjalnie do tych nagród, możecie dostać takie goticzki. No i wiecie, później przyjechać na GSPS, zobaczyć jak to wygląda od środka, zostać runnerami tutaj na evencie. Naprawdę polecam, świetna zabawa, nie dość, że no wiecie, tutaj albo hosting, albo czytanie donacji, albo cokolwiek możecie się spróbować sprawdzić, ale no przede wszystkim rany, bo to rany też budują ten event. Tak więc jeżeli chodzi o takie licytacje, bo wspomniałem o tym wcześniej, tutaj mam komputer pokładowy, na którym jestem w stanie sprawdzić. Jeden z takich najbliższych, jaką widzę, to The Wonder Pets, Adventures in Wonderland od Pushinero. I jest to, czasami jak nie oglądacie niektóre rany, to możecie widzieć taki w narożniku takie jakieś przewijające się obrazki, które pokazują jakieś nadchodzące potencjalnie rzeczy, które, na które możecie wpływać za donacje i tym podobne. Jedną z nich właśnie jest ten Wonder Pets. Polega to na tym, że za każde 500 zł odblokowujemy kolejne utrudnienie w ranie Pushinero. I tutaj widzę tak, w kolejności, że Pushinero zamierza ukończyć swojego rana z zasłoniętymi oczami, ale dodatkowo za każde 500 zł odblokujemy kolejne rzeczy, czyli bieg jedną ręką, rozwiązywanie zagadki logicznej drugą ręką, bieg na macie tanecznej. Tak więc wszystkie te promocje łączą się oczywiście, tak więc to nie będzie tak, że o, wybieramy jedno utrudnienie po kolei, tylko każdy z nich wchodzi w grę. Nie wiem, czy wtedy będzie na macie tanecznej jak jedną ręką, czy jedną nogą, czy tam co tam, ale to tam zobaczymy. Pushinero, wiecie, to jest sprawdzona firma, tak więc na pewno będzie warto. Następna rzecz. Trackmania DS, dodatkowe trasy, w tym jedna z zasłoniętymi oczami. Kurczę, chciałem powiedzieć coś typu, jeżeli nie widzieliście jeszcze Trackmanii, pewnie już widzieliście, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście, naprawdę warto to zobaczyć. Szybka jazda, jeszcze szybsza niż w jakichkolwiek innych grach, do których jesteście zazwyczaj pewnie przyzwyczajeni. W tym jedna, no, tak jak już mówiłem, z zasłoniętymi oczami, tak więc warto zobaczyć, naprawdę świetna sprawa. Ja zazwyczaj nie byłem into, tak wiecie, ścigałki i tym podobne rzeczy, ale Trackmania to jest naprawdę to. Swoją drogą, niedługo, bo już za 756 zł, przebijemy GSPS 2020, GSPS Dzieciom 2020, przepraszam. Wyobrażacie sobie, 3 lata temu? No, bo 2020 był już 3 lata temu. O, dobrze policzyłem, dobra, tym razem bez mema, dobra. Jeszcze z takich paru następnych rzeczy, takich najbliższych, jeszcze na dzisiaj, a nie, w sumie Gothic 3, tutaj odbędzie się planowo za jeden dzień, dobra, nie wiem, dokładnie, okej. Okay. Ale wiecie, dobrze. Open Gold, Jak and Daxter, The Precursor Legacy, Lava Walk. Skorpak spróbuje wykonać dla nas trudny Lava Walk, którego szanse powodzenia wynoszą mniej więcej zaledwie 5%, tak więc do tego jeszcze trochę brakuje. Tak więc wszystkie te rzeczy możecie zobaczyć, jeżeli będziecie wpłacać na te cele. A co do Gothica właśnie, bo Gothic 3 będzie. No Gothic Block niekoniecznie bez Gothica 1, 2, ok, ale jest Gothic 3, tak więc wiecie, 1 plus 2, tak? Zmierzch Bogów, wybór wersji gry, bo możecie wybrać wersję starszą lub wersję nowszą. No i teraz pytanie, dlaczego chcielibyście zobaczyć jedną albo drugą? Bo starsza, według Simply Neata, wiecie, sprawdzona firma, starsza wersja to lepsze show, natomiast nowsza wersja jest bardziej w duchu speedrunningu, jest szybsza. Póki co wygrywa starsza, nowsza jeszcze nie zobaczyła żadnej ani złotówki, aczkolwiek wiecie, no to się zawsze często zmienia tuż przed ranem, tak wiecie, żeby utrudnić setup, nie? Ale nie, ja nic nie sugeruję, bo to tam, nie. O, właśnie, jeszcze, tak, jeszcze dostaję te informacje. Unit woli starszą. Ale no wiecie, to jaką wy wolicie, to już ma inne znaczenie, nie? Ale no możecie sobie wybrać jakąś inną. O, i jeszcze taka ostatnia rzecz, o której bardzo chętnie wspomnę, bo no pojawia się jeszcze na hostingu później. Pokémon Red, wybór imienia bohatera. Obecnie wygrywa Grunio, następny... Następnego niestety nie wiem jak przeczytać,
bo jest to zamknięcie nawiasu kwadratowego dwukropek slash na otwarcie nawiasu okrągłego średnik, otwarcie nawiasu kwadratowego zamknięcie nawiasu okrągłego. O, myślę, że tak będzie najprościej. Dalej jest fifonż. No i jeszcze mamy te wcześniej, pojawiły się w absolutnie, myślę, pierwszej donacji na ten cel. Pojawiły się zwierzęta znane, znaczy imiona zwierząt znane w community polskich speedrunnerów, czyli Alan, Gacek, Bazylii i Mucha. Ja jestem troszeczkę tutaj, no, tak jakby uprzedzony, no bo Bazylii to mój ziomal, ale później obiecuję wam, że przygotuję niesamowite zdjęcia tych czterech zwierzaków, pokażę wam na hostingu, zobaczycie, będziecie może chcieli wrzucić coś na jedno z tych imion. Obiecuję, że to będzie obiektywne, nie będę starał się was namówić na Bazylego oczywiście, ale to się okaże, zdjęcia będą mówić same przez się. Ja was zapraszam na The Lion King, czyli Król Lew. Ja osobiście nie oglądałem, przepraszam. Czyli Król Lew od Diam. Cześć wszystkim. Cześć. Z tej strony Diam. Ze mną moje wsparcie mentalne Enziak i za nami nasza piękna widownia GSPS-u. I teraz zagramy sobie w takiego klasyczka snesowego. Będziemy grać w Króla Lwa na poziomie trudności easy. Zagramy w kategorii easy, any percent easy. I co? Jest to gra typowo disneyowska, czyli opowiada o zdradzie, zabójstwie, tak, tego typu rzeczach i ma kilka fajnych, chwytliwych utworów. Także gra się zacznie, jak wybiorę przycisk start, a wybiorę go za 3, 2, 1, rura. Tak jest, ten piękny Timon na początku pokazał podejście każdego gracza tej gry. Myślę, że ta gra pięknie zrujnowała wiele dzieciństw, ale... Tak. W każdym wieku myślę, że jak ktoś zaczyna obcować, to... Dokładnie. Gra od samego początku jakby nie odpuszcza. Zaczynamy od kilku trików, które fajnie by było. Jakby Simba to kot, wiecie, koty są kapryśne. Tak, czasami chce skakać, czasami dokładnie. Bardzo, czasami chce, żeby tutaj. Robić o, wysoki high jump, czasami long jump. Tak jest. Ten skok był mi potrzebny po to, aby zebrać sobie powiększenie paska HP, ponieważ chcemy grać troszeczkę bezpieczniej, ale był to pierwszy pixel perfect jump w tej grze. Bardzo tight okienko. Pierwszy przeciwnik, hiena, którą staramy się striggerować, aby zaczęła nas atakować pod nami, ponieważ inaczej zaczęłaby chodzić bez sensu, a to nam marnuje czas. Na poziomie easy hieny jako przeciwnicy są do zabicia, do zaatakowania na jeden hit, więc jest to również o wiele szybsze. Bardzo dużo osób lubi ranować kategorię easy. Wydaje mi się, że jest najprzyjemniejsza ze wszystkich. Od razu bardzo szybko przeszliśmy do poziomu drugiego, który jest, myślę, tym kultowym, który kojarzy się wszystkim i dla wielu był takim gate'em, gdzie się zatrzymywali. I przechodzimy do... Nemezis troszeczkę, tak. Przechodzimy do autoscrollera, więc myślę, że mogę dać głos Zoli na chwilkę. Świetnie się składa, ponieważ czeka tutaj w kolejce naprawdę fajna donacja. Pani mama wpłaca 200 zł. Jest to określone komentarzem. Dzięki wam wszystkim, którzy macie wielkie i gorące serce, by robić tak piękne rzeczy, w tak pięknym celu kolejny rok. Trzymam kciuki. My również trzymamy kciuki. Dziękujemy serdecznie za te donacje. Oprócz tego Majki wpłaca 35 zł z komentarzem It Starts. Poszło to na licytację na dodatkowy run w Kolinie 2 na Arcade Class B Maluchem. I oprócz tego Enemy 10 zł z komentarzem DS, Trackmania, cóż za przepis na rozpierdziel, chcę to zobaczyć. No i wiadomo na co to poszło. I dzięki tym trzem donacjom dobiliśmy do 9400 zł.
świetnie. Świetnie, wpłacajcie. Mamy dzisiaj jeszcze bardzo dużo, dużo ciekawych gier w kolejce i dość dużo licytacji, także zachęcam gorąco. Ten poziom polega głównie na tym, że jak widzicie, mamy tutaj różnego koloru małpy. Małpy niebieskie raczej nie chcą z nami pracować, małpy różowe są te, którymi możemy trochę manipulować. Wszystko działa na zasadzie pamięciówki. O, mój ulubiony moment, czyli kłody. Tak, czyli tutaj kłody, wracamy sobie po kłodach do poprzedniej planszy i wybijamy się z powrotem z nosorożca. Dokładnie tak. Nie wiem, czemu zawsze chcę powiedzieć, że z jednorożca, ale może stały blisko siebie. Być może. Tak, ta sekcja jest typowo pamięciowa. Tutaj jedyne, o czym trzeba pamiętać, to na przykład to w tym momencie, gdzie ryknę sobie na tę małpę i zwrot na poziomie czerwonych liści. To są takie drobne detale. Ogólnie gra jest na tyle szybka, że tych detali jest bardzo dużo. No i tutaj nas przerzucają praktycznie już do końca poziomu i zaczyna się kolejny etap. Poziom trzeci. Tak. Dokładnie. Jak wiecie, Simba w pewnym momencie stwierdził, że po co się słuchać ojca, pójdziemy sobie tam, gdzie nie powinniśmy i będziemy sobie zwiedzać cmentarzysko. Tutaj ten poziom jest bardzo skoczny, powiedziałabym. Głównie polega na omijaniu, skakaniu, omijaniu. Są tutaj dwa ciekawe skróty, które postaram się wykorzystać. I właśnie chyba ten poziom jest wyznacznikiem, dlaczego speedrunuje się głównie na easy, a nie na hardzie, ponieważ jest tu dużo pien, które wymagają stania z zabitymi. Tak jest. No i to też jakby powoduje stratę czasu. Dokładnie tak. Tutaj w trzeciej sekcji wspinaczkowej nie musimy bawić się kierunkiem, tutaj jedynie maszujemy sobie skok, co jest dużym ułatwieniem, ale ten ścigający nas gejzer wzbudza adrenalinę. Nie ułatwia, dokładnie. Skakanie jest szybsze niż turlanie. To jest dobry tip na całego królowa. Każda sekcja, w której się turlamy, jest o wiele wolniejsza. Także tutaj zabijamy trzy hieny. Uwaga. To są dwie z nich. I trzecia. Dokładnie tak. Jak mówiłam, staram się triggerować ich ataki, będąc nad nimi. I skok. Bo nie tracimy czasu. Dokładnie. No i kolejny poziom. Już czwarty poziom. Bardzo dobrze nam idzie. Bardzo szybko. To jest ulubiony poziom graczy. Nazywa się Stampede. Nazywamy go Snorpede z tego powodu, że nie dzieje się tutaj nic. Wybieramy konkretny jeden piksel, na którym się stakujemy. Możemy to przejść ten poziom za mnie może? Próbuję. Okej, nie ma sprawy. No to jest chyba idealny moment dla mnie, jak Dokładnie, rozumiem. Dokładnie, tak. Jak najbardziej. O kurczę. Bo ktoś mnie teraz wziął z zaskoczenia. Dajcie mi okrągłą sekundę, muszę poklikać w rzeczy. Nie ma problemu. Okej, więc nasze piękne tutaj narzędzie do czytania już mi się odświeżyło. Mamy donację w wysokości 100 zł. Płaca pan Bubr z komentarzem, czy będzie Hakuna Matata? Będzie, ale nie będzie Hakuną Matatą. Jasne, rozumiem. I to znaczy, że do 10 tysięcy zostało tylko 500 zł. I jeżeli ktoś na przykład potrzebuje jakiegoś konkretnego bodźca, na który niektóry miałby wpłacić, to czemu by nie utrudnić życia Pushinero w The Wonder Pets Adventure in Wonderland? Ponieważ aktualnie na tę licytację mamy zebrane 345 zł. Nie ruszyło się to od ostatnich kilku minut. Planowane jest 1500 zł, a każde 500 zł, które zbierzemy na tę licytację, utrudni trochę życie Pushinero, ponieważ za każde 500 zł odblokujemy bieg jedną ręką, rozwiązywanie zagadki logicznej drugą ręką i za trzecie 500 zł bieg na macie tanecznej. No i te promocje łączą się oczywiście. Stres robisz. Super, dzięki Zola. Teraz jesteśmy w kolejnym poziomie, gdzie hieny zrzucają na nas płazy. W miejscach, w których się pojawiamy, za chwileczkę spada na nas płaz. Dlatego tak ważne jest w tym poziomie, żeby cały czas pozostać w ruchu. Jest, mamy to. Jest. Dobra, teraz sobie zginiemy, żebyśmy mogli... Nie ma tak, zginmy. Zróbmy sobie full HP, żebyśmy się nie przejmowali. Poziom Exile, również nazywany Reset Exile, jest to poziom, który jest nemesis wielu speedrunnerów, ponieważ na tym poziomie mamy aż 4 skipy. Próbujemy sobie zrobić drugi, tak just for fun. Nie tym razem, nie chcę.
Mam aż 4 skipy. W casualu runuje się ten poziom z około 2 skipami, natomiast ja zrobiłam Exile 1. Exile... Simba nie jest... Spokojnie, spokojnie. Exile 1 jest skipem, który da się zrobić w miarę consistent. Exile 2 jest troszeczkę mniej consistent. Tutaj ten damage jakby nas nie interesuje, nas bardzo nie spowalnia. O. Na spokojnie. Na spokojnie. Simba sobie wstanie. Będzie kontynuowane. Dobrze. Bierze zwierzę. Jeszcze raz. Tak jest. Półki skalne. One są bardzo pixel perfect. Może niekoniecznie, ale chodzi o to, że w tej grze ogólnie ludzie nie lubią biegać z tej gry, ponieważ ona jest bardzo nie fair z hitboxami. I wyczucie tych hitboxów troszeczkę zajmuje także. Dzięki. Tak, mamy Hakuna Matata jak najbardziej. Tylko, że... Hakuna Matata ma niewiele wspólnego z Hakuna Matata. Stanowczo bardzo mało, bardzo niewiele. Bardziej jak ktoś nie lubi pająków, albo żab. Albo czegokolwiek, co tutaj jest. To znaczy, ten poziom nie różni się jakoś niczym od poprzednich. Nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy, o których mogę wam wspomnieć. Jak widzicie, wszystko polega typowo na wyczuciu hitboxów. Jest rzecz znienawidzona przez gracze na końcu, czyli wodospad. Wodospad, który spokojnie możemy... Mam nadzieję, że to wyleczy wasze traumy z dzieciństwa, ponieważ... O nie wyleczy. Oj. Chcemy powtórzyć? Damy radę. Jeszcze radę. Raz. A spokojnie. Wodospad jest dosyć upierdliwy niestety. Tym razem się uda. Raz, dwa, trzy, cztery. Simba też jest dosyć wybredny dzisiaj, z tego co widać. Jak to kot. Jeszcze woda. Każą mu skakać po kłodach, po wodzie. Nic dziwnego, że się chłopak buntuje. Koty się boją wody, prawda? Więc jakby... Damy radę. Więc... Jeszcze pod górkę mu każą wychodzić. W ogóle co to jest? Co to ma być? On chce w dół, szybciej jest. Mamy to. Mamy to zaraz. Raz, dwa. Mogłam wziąć ten. Raz. Jeszcze spokojnie. Zaraz się uda. Jest. Brawo. To jest moment, w którym wstrzymuję się oddech i... I teraz mamy małpę. Tej małpy zapewne nie kojarzycie z filmu, ponieważ ona oryginalnie się w nim miała pojawić, natomiast została wycięta. Została jednak zachowana w grze jako przeciwnik na końcu. W tym miejscu nie muszę jej atakować, ona po prostu zejdzie na dół. Biorę sobie damage, żeby móc na nią ją zaatakować. Wszystko polega na timingu tutaj. I tyle. Tak, i tutaj mamy skończoną małpkę. Tak. Pierwsze 6 poziomów gry towarzyszy nam młody Simba teraz, natomiast przejdziemy do starszego. Starszy Simba ma troszeczkę inne mechanika. Troszeczkę inne mechaniki. Nie turla się już, natomiast ma atak łapą. Atak łapą jest troszeczkę szybszy, gdy skaczemy. Po prostu zajmuje mniej czasu. W tym momencie Rafiki powiedział nam, że on zna naszego ojca i on nas do niego zaprowadzi. Więc my staramy się za nim podążać i ten poziom również przynosi nam nowych przeciwników, którym są takie oto kotki tutaj. Żeby przejść przez te bramy, które są po prostu spawnerami przeciwników, bez triggerowania ich, trzeba je zestunować i przerzucić. Dokładnie, tak? Wtedy omijamy cały segment. Cały segment. Duży Simba został wrestlerem i dlatego tak to wygląda teraz. Miał za dużo czasu w tej dżungli, więc... I kolejna mechanika, której tutaj używamy, czyli slash jump. Slash jump, gdy używamy slasha w powietrzu, on podnosi nas o kilka klatek, ponieważ tutaj będziemy mieć dwa kotki. Kotka na dole, kotka w gate. Najpierw muszę zestunować tego na dole. Później zajmuje się tym tutaj, płynnie, bez problemu. I znowu robimy Indiana Jonesa. Indiana Jones, tak. Tutaj dużo inspiracji, jak widać. I znowu. Szybciej jest niestety oberwać, więc... Simba bardzo, bardzo lubi.
dobra. To jest troszkę masochistą. O, ta małpa u góry. Wiedziałam, że nam uprzykrzy życie. Pięknie. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy złapać tę górę. Tak, tutaj się to nazwało Supermanem. Tak jest, to jest Superman, który też jest bardzo tight. Bardzo wybredny. Weźmy sobie małą pomoc, żeby marnować czas. Dokładnie tak. Okej, i udało nam się wyjść na górę. Powoli kończymy. Tak, tutaj już chyba ostatni spawner na tym tak, poziomie. Tak, tak, ostatni spawner. I spadamy na dół. Koniec. Tak, i teraz w chmurach pojawia się nam Mufasa. Który motywuje nas do tego, aby powrócić do Lwiej Ziemi. I przechodzimy do poziomu, którego mam nadzieję, że wam nie pokażę. Mam nadzieję, że mi się nie uda go pokazać. Ponieważ z samego początku idziemy na sam koniec. Ej! Brawo. Dobrze, no dokładnie. Teraz... I mamy kolejną sekcję. Która jest typowym autoscrollerem. Wybuchają nam wulkany, które sprowadzają na nas deszcz kamieni. I myślę, że to też jest dobry moment, żeby oddać głos Zoli na chwilkę. To świetnie się składa, ponieważ Goliat płaca dziesiątkę z komentarzem, i to bardzo treściwy komentarz. Uwu, 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 omo, omo, uwu. Dajesz diam, dajesz i całe GSPS. Do tego Grakiet też dorzuca dziesiątkę z komentarzem powodzenia w ranie i pozdrowienia z kolejnego wykładu. Widzimy się jutro. Poszło to na licytację, wybór imienia bohatera w Pokémon Red. Alan, cała dziesiątka poszła na to. Dwukolorowa wpłaca 5 zł z komentarzem: nigdy nie oglądałam Króla Lwa, trzymamy kciuki z Kają i Pawełkiem, to moje ziomki z pracy, UW. I Hoxie wpłaca dziesiątkę z komentarzem: Kadziu, Simba się umył. Tak. Taka drobna ciekawostka, te kamienie, które nam zatykały te gejzery, one działają dokładnie tak samo jak głazy, które nas gonią. Jeżeli głaz nas dotknie, jeżeli ten kamień nas dotknie, on nas po prostu ściąga od razu i nie ma przebacz. One są... po prostu nie możemy się przypadkowo pod nie władować. Jesteśmy już prawie na końcu gry, jesteśmy na poziomie przedostatnim i wciąż wracamy do domu, wciąż jesteśmy w podróży, tym razem jesteśmy w labiryncie, gdzie mamy bardzo dużo hien do pokonania i moją ulubioną metodą walczenia z nim jest po prostu wskakiwanie im na głowę, pokazywanie im, kto tutaj jest władcą na tej skale dumy. To może kogo zgnieść. Chodź tutaj, nie bądź taka. Pięknie, Glitchkill na przykład. Jest tutaj taka metoda, jeżeli w odpowiednim momencie nad przeciwnikiem zadamy atak, ten przeciwnik po prostu schodzi. Nawet wtedy nie słychać mechaniki ataku. No chodź, bo ja... Dobrze, i trzeba chyba w tym labiryncie też pamiętać, które drzwi trzeba przejść, żeby to zrobić jak najszybciej. Tak jest. Nie pogubić przy tym wszystkim. Ta droga, którą właśnie obrałam, nie jest w żaden sposób przypadkowa. To jest root już wcześniej określony, wybrany przez runnerów. Trzy i ostatnia. Jeszcze jedna. Pięknie, bardzo szybko. Tak jest. Myślisz, że już dotarliśmy? Do neonowego poziomu? Mm-hmm. Tak jest. Tak. Dumnego kamienia, tak jest. Tutaj pierwszy raz spotykamy się po latach z naszym strykiem, który się troszeczkę nas boi, będzie przynajmniej dwukrotnie uciekał. Nienawidzę tego skoku. Pięknie. Bardzo dobrze. O. Tak jest. I teraz idziemy sobie w górę. To też jest tak. No i tutaj są pieruny jasne, siarczyste. Tak jest. O nie, no mówiłam. Ostrożnie. Spokojnie. Ten poziom... Dla mnie personalnie jest na przykład bardzo nieczytelny. Podoba mi się kolorystyka tutaj, podoba mi się to, że jest on taki na swój sposób mroczny, trochę edgy, ale dla mnie na przykład, powiedziałam, jest on totalnie nieczytelny, jeżeli chodzi o grafikę. Fajnie, że podświetlili tymi LEDami, ale po co one komu? Skaza może lubi, chciał być szybszy, bo czerwony zamontował. Tak, spokojnie. Zdarza się. Dobra, i teraz... Dwa tak, i w ogóle... trzy... Simba jak bije skazę, to tak jakby grał na bębenku, takim fajnym. Troszeczkę tak. Zaczekajcie, bo ten... Bębenki w Afryce są skórzane, skaza ma skórę. Dobra. Wszystko się zgadza na ten moment. Jeżeli chodzi o te płomienie, jesteśmy w stanie sobie nimi manipulować i triggerować je w odpowiedni sposób. Jest, mamy to. Pięknie.
Dobrze. Teraz mam kupiony. Jeden nas nie obchodzą, ale widzę, że Simba dzisiaj bardzo jest nimi zainteresowany. I drugi etap bicia się ze strykiem. On na samym początku bardzo lubi na nas skakać, dlatego ja tak odskakuję taktycznie na lewo. Przypadkowo, gdyby się na mnie tutaj chciał rzucić. I trzy, i znowu ucieka. I teraz biegniemy do ostatniego etapu. Tak jest, biegniemy do ostatniej sekcji. Nie biegniemy do ostatniej sekcji. Proszę tu spać, Simba. Zola, masz ochotę nam coś opowiedzieć może, bo widzę, że tutaj nas zaczepiasz. No właśnie tak. Mogę się nawet pozaczepiać trochę bardziej. Patrz, klikam sobie poproszę, i się cały czas podświetla. Super. Na osłodę Akiś wpłaca 200 zł. Z komentarzem Kushino, chcę ci utrudnić życie, serduszko. Poszło to na licytację na Blip and Blop Balls of Steel, na cutscenki z autorskim dubbingiem w wykonaniu Kushinero i Kuboxa oraz na odblokowanie kolejnych utrudnień w Wonder Petsach, pozostałe 100 zł. No i do tego pierwszego utrudnienia za 500 zł zostało tylko 45 złociszy. No i też zbliżamy się wielkimi krokami do 10 tysięcy zebranych na ten event, ale czemu zatrzymywać się tutaj, ponieważ przebicie GSPS-u dzieciom 2020 jest w zasadzie bardzo blisko, bo to jest tylko 10 111 zł. Dobrze, mamy teraz dzięki drugi za, etap tak jest. Klepania wujka. Wróciliśmy. Okej. Okay. Jeden nas nie interesuje, tak. I tutaj na tym poziomie używamy wielu mechanik i tutaj ostatnią z nich będzie właśnie to, że bardzo nie chcę striggerować pioruna na... O, nieważne. W tym miejscu. Tak jest. No, błagam. Spokojnie. Jakby stres robi swoje, to nie ukrywam. Dobra, jeszcze raz na górę. Jesteśmy już na finiszu. Tak, Simba, jeszcze troszkę, proszę. Trzeci raz biegniemy naklepać strójkowi. Trudno. Chciałbym wyłączyć ten... Okej. Okay. Teraz proszę. Jest! Mamy to, pięknie. Dobrze, brawo. Tak, tylko teraz mamy jeden problem. Mamy... To będzie boss fight na 1 HP. Nie. Proszę, nie skaż na nas przypadkiem. I czas będzie, kiedy będziemy zrzucać skazę ze skały. Także uwaga. Proszę, nie zabij nas przypadkowo. Czas! Przyjemniej jest przejść tę grę i skopać jej tyłek po 20 latach. Ale tak, jest to podróż. Mam nadzieję, że... przyjemniej to zrobić na GSPS-ie. Tak, mam nadzieję, że wielu z was miało nostalgiczny powrót do dzieciństwa dzięki temu tytułowi. Cieszę się, że mogłam tutaj, mogłam go tutaj wam pokazać. Przepraszam za kilka drobnych błędów, ale wiecie jak to z kotami, one czasem jest forne. Także to był Król Lew w kategorii Any Percent Easy. Ja dziękuję za run, dziękuję mojej wspaniałej widowni wspierającej. Dziękuję tobie. Dziękuję również. I zapraszamy do kolejnych runów. Dzięki. We'll be right back.
Away and bring me peace and still.